Czy to rozjemca? Widzisz go? Jest taki piękny. Leżał tu przez tyle lat. Potęga tego artefaktu może odmienić losy naszej wyspy, jak to wie. Może i całego królestwa. Miecz, który we właściwych rękach ma zaprowadzić równowagę sił i wieloletni pokój. Marvin, dziękuję ci, że przybyłeś tutaj ze mną. To jest jednak coś, co muszę zrobić sam. Uważaj. Kto wie, jak działa ten artefakt? Spokojnie. Jesteśmy w kaplicy Adanosa. Niebezpieczeństwa są już za nami. Adanosie, przybyłem tutaj jako twój pokorny sługa. Ześlij na mnie swoją łaskę, bym mógł dzierżyć ten oręż i zaprowadzić pokój w twoim świętym imieniu. Żyjesz? Wyglądało to dość groźnie. Żyję. Nic mi nie jest, Marvin. Myliłem się od samego początku. Cała ta wyprawa to była jedna wielka pomyłka. Chciałem uchronić tę wyspę przed rozlewem krwi, ale jedynie przyczyniłem się do kolejnych śmierci. Czy ja kiedykolwiek naprawdę kroczyłem ścieżkami Adanosa? A może jedynie szukałem zemsty i własnej chwały? Mój Bóg uznał mnie niegodnym swej łaski. Nie ma już dla mnie nadziei. Chcesz się teraz poddać? Odnaleźliśmy rozjemcę. I nie możemy go dzierżyć. To tak jakbyśmy go nie odnaleźli wcale. Może ja spróbuję dobyć rozjemcę. Wierz mi, to nie jest przyjemne uczucie. Ja poświęciłem całe swoje życie na służbę Adanosowi. A zobacz, jak zostałem potraktowany. Jeśli chcesz jednak zaryzykować swoje życie, to próbuj, śmiało. Pobudki były osobiste, ale chciałeś zrobić coś dobrego dla wszystkich. Ja już sam nie wiem, Marvin. Odkąd ten cholerny lichwiarz wymordował moich ludzi, czuję się, jakbym żył we śnie. Cały mój świat wywrócił się do góry nogami. Nie wiem już, co jest dobre, a co złe. Zaraz do ciebie wrócę. Nie martw się, nigdzie mi się nie śpieszy. Skończyliście już? Macie ten miecz? To wynośmy się stąd! Nie zamierzam siedzieć w tym grobowcu ani chwili dłużej! Jeśli tak ci się śpieszy, to zawsze możesz wrócić sam. Ja muszę się jeszcze rozejrzeć. Błagam cię, pośpiesz się! To miejsce mnie przeraża! Szczęście, że w ogóle żyjesz. Nie mam pojęcia, kto mógłby być godny, by dzierżyć ten miecz. Może lepiej by było, gdyby pozostał tutaj, nigdy nie odnaleziony. Obiecałeś mi zemstę na lichwiarzu, już zapomniałeś? Tę bitwę będziesz musiał jednak stoczyć sam. Wybacz mi, przyjacielu. Gdy już go dorwiesz, a wiem, że w końcu go dorwiesz, i będziesz przebijał jego serce swoim ostrzem, to pozdrów go także ode mnie i moich ludzi. Niech zazna tego, co zgotował dla nas wszystkich. Dość tego. Bierzmy rozjemcę i wynośmy się stąd. Weź ten miecz, na którego zmarło tak wielu naszych ludzi, i dostarcz go do magów wody w klasztorze. My nie możemy go dzierżyć, ale może istnieje choć mała szansa, by cała
ta ofiara nie poszła na marne. Nie przejmuj się mną. Ja muszę tu chwilę zostać. Zbiorę siły, przemyślę. Wszystko i dogonię was. Pamiętasz, jak wyciągnąłeś mnie z tego magazynu lichwiarza? Albo to, gdy potem uratowałeś mnie przy wodospadzie nad Silbach? Nie mogę cię tutaj zostawić w takim stanie. Marvin, jesteś dobrym chłopakiem. Ale musisz zrozumieć, że nie wszystkich możesz uratować. Ja zrozumiałem to zbyt późno, a czasami w naszych poszukiwaniach zapuszczamy się tak daleko, że sami się gubimy. Muszę po prostu chwilę odpocząć. Jestem zmęczony całą tą walką. Tyle lat walczyłem. Ale co, czy twoja walka ma się skończyć, czy może się dopiero rozpoczęła? Zadecydujesz już sam. Weź to jako pamiątkę po naszych wspólnych zmaganiach. Żegnaj, przyjaciel. I powodzenia. Chodź za mną. Czas opuścić to miejsce. Jakiś pomysł, jak się stąd wydostać? Raczej nie wrócimy drogą, którą przyszliśmy. Będziemy musieli poszukać czegoś innego. Słyszałeś to? Musiałeś się przesłyszeć. Cholera! Wszędzie słychać to syczenie! Nie wytrzymam tego dłużej! Każdy liczy na siebie! Cholera! Trzeba uciekać!
Jesteś wreszcie. Jak udało ci się tutaj dotrzeć? Wypatrywałem twojego powrotu od strony Wielkich Wrót. Udało mi się odnaleźć tunele wydrążone przez pełzacze. Okazało się, że prowadzą do stromej skarpy w zachodnim skrzydle. Może dlatego rozminąłeś się z Kesselem. Ruszyli za tobą już jakiś czas temu. Teraz to ich musimy odnaleźć. Spotkałem ich, ale tutaj udało się powrócić tylko mnie. Jak to? Co się wydarzyło? Kessel stracił nad sobą panowanie, gdy zrozumiał, że nie może dzierżyć miecza. Próbowałem go wyciągnąć, ale został w grobowcu. Mówił, że musi sobie wszystko przemyśleć i odnaleźć w swym sercu jeszcze trochę wiary. Obiecał też, że nas dogoni, ale nie wiem, czy powinniśmy na niego czekać. Nie dziwię się mu w zupełności. Nawet człowiek tak wielkiej wiary po tych wszystkich wydarzeniach mógł się złamać. Możemy się jedynie pomodlić o światłość umysłu dla niego. Przed nim walka z samym sobą. Taka, którą wygrać musi sam. Co zresztą? Markus rzucił się na góry złota w skarbcu. Zanim się spostrzegliśmy, został zamknięty za ogromnymi kamiennymi ścianami. Nie mogliśmy już nic zrobić. Rozumiem. Powinniśmy byli lepiej przygotować naszych towarzyszy do tej wyprawy. Pazerność i brak roztropności to pewna zguba w miejscu takim jak to. Spotkałeś kogoś jeszcze? Razem z Dusterem próbowaliśmy przedrzeć się przez tunele pełzaczy, które są połączone ze skarbcem. Facet był tak przerażony, że wpadł w panikę i wbiegł sam prosto do gniazda pełzaczy. Reszty chyba nie muszę już opisywać. Strach to potężny przeciwnik. Paraliżuje nas i pozwala, by prawdziwy wróg zadał ostatni cios. Oby śmierć naszego towarzysza nie poszła na marne. Marvin, jestem pewny, że zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy, by ich uratować. To przeklęte miejsce. Nigdy nie powinniśmy byli tutaj schodzić. Legendy były prawdziwe. Każdego, kto tu przybędzie, czeka jedynie śmierć i cierpienie. Co z naszą misją? Co z rozjemcą? Udało ci się go odnaleźć? Nie tylko legendy o śmierci i cierpieniu były prawdziwe. Odnalazłem rozjemcę. Jednak się udało. Czyli jest nadzieja. Może uda się w końcu przekonać Przeora, by nakazał Radzie i magom z klasztoru przywołanie lichwiarza do porządku. Proszę, pokaż mi je choć na moment. Uważaj, wygląda na to, że chroni je jakaś magia. Kessel mówił, że sam Adanos decyduje o tym, kto może dzierżyć jego ostrze. Jest przepiękne i zupełnie inne niż się spodziewałem. Artefakt samego Adanosa w moich rękach. Czuję pragnienie, by spróbować go dobyć. Weź go. Musimy jak najszybciej dostarczyć go do Rady Wody. Zbierzmy wszystkich i wynośmy się stąd. Mamy to, po co przyszliśmy. Nie powinniśmy ryzykować kolejnych żyć. Co działo się pod moją nieobecność? Nie było cię w obozie kilka godzin, więc Kessel stwierdził, że może gdzieś utknąłeś. Wziął ze sobą dwójkę ludzi i ruszyli za tobą. Korytarze wokół obozu były już oczyszczone, więc razem z pozostałymi zajęliśmy się dokładnym przeszukiwaniem najbliższej okolicy obozu. Znaleźliśmy wiele starych zapisków i całkiem sporo kosztowności. Wiele z nich było całkowicie przysypanych gruzami, ale trochę machania kilofem dało rezultaty. Myślę, że powinno to wystarczyć jako godziwe wynagrodzenie dla wszystkich, którzy tutaj z nami wyruszyli. I oczywiście jako dar dla rodzin tych, którym nie dane będzie ujrzeć światła dziennego. Spokój okazał się jednak złudny. Jakby spod ziemi zaczęły wyrastać kolejne szkielety. Nie umarli, ciągnęli tutaj jeden za drugim. Pewnie odnalezienie rozjemcy ich wszystkich rozbudziło. Obawiam się, że jeśli jak najszybciej się stąd nie wydostaniemy, to dołączymy do tych wszystkich błąkających się korytarzami dusz. W zachodnim skrzydle głazy leżące na ziemi nagle ożyły i uformowały kamienne golemy. Chyba nie muszę dodawać, że zaraz potem rzuciły się na mnie, próbując rozsmarować mnie na jednej ze ścian. Strach pomyśleć, co następne spróbuje nas tutaj zaatakować. Magia klątwy panującej nad tym miejscem jest niezwykle potężna. Dobrze wiedzieć, że nie tylko kamienne posągi, ale i zwykłe, roztrzaskane głazy mogą chcieć nas zamordować. Ruszajmy. Nie ma czasu do stracenia. Dobrze. Nasi ludzie pracowali bez wytchnienia i kładka nad przepaścią powinna być już gotowa. Wspominali coś o tym, że bez ciebie nie zamierzają po niej przechodzić. Będziesz musiał z nimi porozmawiać. Patrzcie, kto się pojawił.
Nasz wielki łowca przygód. To ty nas tutaj zaciągnąłeś. I ty teraz nas wyciągniesz. Przecież kładka jest gotowa. W każdej chwili możemy się wydostać. Nikt po niej nie przejdzie. Dopóki ty nie sprawdzisz, czy jest bezpiecznie. Nie będziemy więcej nadstawiać karku, byś ty mógł sobie biegać po swoich ruinach. Odsuńcie się, pokażę wam, jak to się robi. Nie tak prędko. Nie wyjdziemy stąd bez obiecanych skarbów. Bierz te skrzynie. Jeśli przejdziesz przez cały most z załadowaną skrzynią, to i reszta z nas może bezpiecznie go przekroczyć z drobnymi upominkami. Widzicie, jestem po drugiej stronie, cały i zdrowy. Wasza kładka jest bardziej stabilna, niż sami przypuszczaliście. Zbierzcie wszystko, co cenne i wynośmy się stąd. Musimy jak najszybciej wyruszyć do klasztoru i przekazać przeorowi rozjemce. Co z Kesselem? Zostawisz go tak tutaj? Od niego zależy, czy w ogóle podejmie próbę. Musisz coś zrozumieć, Marvin. Nie zawsze możemy kogoś uratować. Choćbyś nie wiem, jak się starał, czasami po prostu nie masz na to wpływu. Raz decyzja należy wyłącznie do osoby, którą chcesz uratować. Innym razem o jej losie zadecyduje ktoś całkowicie inny. Czasami taka jest po prostu wola Adanosa. Naszym zadaniem jest starać się ją usłyszeć wewnątrz nas samych i wykonywać najlepiej, jak tylko potrafimy. Ruszajmy! To miejsce nie bez przyczyny było zamknięte przez tyle lat. Musimy upewnić się, by już nikt nigdy tu nie dotarł. O czym ty mówisz? Zostanę z tyłu. Zablokuję bramę i zawalę przejście. Duster miał ze sobą kilka beczek prochu i pokazał mi, jak ich używać. Żaden klucz już nie otworzy korytarzy Vardal. Przecież w środku został Kessel. Poczekam tutaj na niego, do kiedy wystarczą mi zapasy. Jeśli ja nie będę miał już prowiantu, to tym bardziej będzie już za późno dla niego. Masz rację, musimy zamknąć to miejsce. Dziękuję, przyjacielu. Walczyć u twojego boku było dla mnie największym honorem. Hej, ty! Musimy sprawdzić, czy na placu nie pojawili się kolejni ożywieńcy.